Cześć, z tej strony Marcin. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, co zrobić i jak zareagować, kiedy dowiesz się, że twój mężczyzna bądź mężczyzna, z którym się spotykasz, ma problem z pornografią bądź jest uzależniony od pornografii. Jak zareagować? Przedstawię ci dzisiaj konkretnie 8 kroków, 8 wskazówek w kontekście tego, co warto zrobić w takiej sytuacji. I na samym wstępie powiem jeszcze, że pomimo tego, że ten odcinek jest głównie dedykowany dla kobiet, paradoksalnie wiem, że po drugiej stronie jest większość mężczyzn. Większość ludzi, którzy śledzą ten kanał, to mężczyźni. Więc panowie, jeżeli jesteście tutaj z nami, również obejrzyjcie ten odcinek do końca, dlatego że te wszystkie wskazówki mogą być również przydatne dla was. Jeżeli zdecydujecie się w przyszłości powiedzieć waszej kobiecie, bądź kobiecie, z którą się spotykacie, że mierzycie się właśnie z problemem pornografii, te wskazówki będą dla was pomocne i pozwolą wam przynajmniej w jakimś stopniu przygotować tę dziewczynę na to, jak warto zareagować w obliczu tej sytuacji. Więc jeżeli ten temat was interesuje, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, nagrywam ten odcinek nie bez powodu. Wiem, że po drugiej stronie może być wiele kobiet, które stoją w tym momencie właśnie w obliczu tej niezbyt przyjemnej sytuacji i zdaję sobie sprawę z tego, że możecie nie wiedzieć, jak zareagować, jak do tego podejść. Czasami łatwo jest oceniać swojego partnera właśnie w takiej sytuacji, więc mam nadzieję, że te 8 wskazówek, te 8 kroków, o których wam dzisiaj opowiem, że będą one dla was pomocne i pozwolą wam podejść do tej sytuacji w dojrzały sposób i będziecie w stanie wspomóc w tej sytuacji waszego partnera, a nie go oceniać. Więc bez przedłużania lecimy do pierwszej wskazówki. Nie będzie ona łatwa, dziewczyny, ale jest naprawdę bardzo istotna. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby nie odbierać tego personalnie. Wiem, że w obliczu takiej sytuacji łatwo jest zacząć kwestionować siebie. Do waszej głowy mogą przychodzić różne pytania na zasadzie, czy ja go nadal pociągam, czy on ma na mnie ochotę, czy między nami jest wszystko ok, czy on woli w tym momencie oglądać pornografię niż uprawiać seks ze mną. Do waszej głowy mogą przychodzić najróżniejsze tego typu pytania, ale prawda jest taka, dziewczyny, że jego uzależnienie od pornografii może wcale nie mieć nic wspólnego z wami. Wielu mężczyzn wykształciło w sobie nawyk oglądania pornografii w latach nastoletnich. Więc jest duża szansa na to, że twój mężczyzna mierzy się z pornografią znacznie dłużej niż zna ciebie. I dla wielu mężczyzn, to co trzeba tutaj zaznaczyć, dla wielu mężczyzn pornografia jest narzędziem do regulowania trudnych emocji, do radzenia sobie ze stresem, z napięciem. Oczywiście to nie jest dobre narzędzie, natomiast wielu mężczyzn wykształciło w sobie taki nawyk, nawyk reagowania na stresujące sytuacje właśnie oglądaniem pornografii, więc jest duża szansa na to, że jego uzależnienie wcale nie ma nic do czynienia z tobą. Oczywiście jest jakaś szansa na to, że twojemu facetowi czegoś brakuje, że może nie jest on do końca usatysfakcjonowany w kontekście waszej relacji, w kontekście waszego życia łóżkowego i warto będzie z nim porozmawiać na ten temat, natomiast o tym powiem wam jeszcze za moment, ale jest duża szansa, tak jak powiedziałem, że ta sytuacja nie ma wiele wspólnego z wami, więc proszę was, wiem, że to nie jest łatwe, ale postarajcie się nie odbierać tego personalnie. To jest pierwsza wskazówka. Drugi krok, nie panikuj. Wiem, że to też nie jest łatwe, bo sama świadomość tego, że twój facet jest uzależniony od pornografii, to nie jest nic komfortowego. Ale proszę cię, nie panikuj, bo nie jesteś sama. Uwierz mi, że jest wiele kobiet, wiele milionów kobiet na całym świecie, które są w podobnej sytuacji. Część kobiet nawet nie jest tego świadomych, że ich mężczyźni mają problem z pornografią, a jeszcze inne kobiety, które wiedzą o tej przypadłości, zamiatają ten temat pod dywan. Więc z jednej strony nie panikuj, ale również to, co chcę ci powiedzieć, nie lekceważ tego. Zwłaszcza
Jeżeli to ty nakryłaś swojego mężczyznę na oglądaniu pornografii, nie lekceważ tego. Jeżeli on twierdzi, że nie ma w tym nic złego, że wszyscy faceci to robią i że to jest jak najbardziej okej, nie mówię, że pornografia zniszczy waszą relację. Nie mówię, że pornografia niszczy jego życie, ale jest niestety szansa na to, że twój facet nie ma jeszcze świadomości w tym temacie i być może ucieka od wzięcia odpowiedzialności na swoje barki i od powiedzenia sobie wprost, że mam problem z pornografią. To jest coś, co jest dosyć łatwo wytłumaczalne, dziewczyny. Mężczyźni nie chcą się przed sobą przyznać, że mają problem z pornografią, bo to jest coś, co dotyka nasze ego. To jest coś, co wpływa na naszą męskość, na nasze poczucie męskości i na takie poczucie naszej pewności siebie w kontekście relacji z kobietami. Więc tak jak ci powiedziałem, z jednej strony nie panikuj, natomiast z drugiej strony nie lekceważ tego i na pewno warto, abyś porozmawiała na ten temat ze swoim partnerem. Trzecia wskazówka, również nie będzie łatwa, ale jest bardzo istotna. Postaraj się nie oceniać go. To, że twój mężczyzna ma problem z pornografią, nie musi od razu oznaczać, że jest niemęski, że jest słaby emocjonalnie, słaby mentalnie, że nie potrafi radzić sobie ze stresem, bo uzależnienie od pornografii to może być naprawdę poważny problem i jest to uzależnienie przede wszystkim, w które bardzo łatwo jest wpaść. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego, jeżeli zastanawiasz się, co sprawia, że pornografia jest tak szczególnie niebezpieczna i tak łatwo w nią wpaść, obejrzyj odcinek, który nagrałem na ten temat, podlinkuję ci go poniżej. Więc warto w tej sytuacji, abyś spróbowała go nie oceniać, zwłaszcza jeżeli to twój facet powiedział ci, że ma problem z pornografią, to go kosztowało wiele odwagi, wyjścia ze strefy komfortu i warto mimo wszystko, mimo tych trudnych emocji, które w tym momencie przeżywasz, warto go za to docenić paradoksalnie i spróbować okazać mu wsparcie, co jest czwartym krokiem, do którego chcecie zachęcić. Okaż swojemu mężczyźnie wsparcie. To nie jest łatwe ani dla niego, ani dla ciebie, więc bardzo istotne w tej sytuacji jest to, abyś zachowała spokój i abyś powiedziała mu, że to, że on ma problem z pornografią, nie spowoduje, że nagle go zostawisz, że nagle jest dla ciebie mniej atrakcyjny, że nagle inaczej na niego patrzysz. Zapewnij go o tym, że kochasz go, jeżeli to jest twój facet z jakiegoś dłuższego związku, jeżeli to jest mężczyzna, z którym dopiero zaczynasz się spotykać, również postaraj się okazać mu to wsparcie. Piąty krok, piąta wskazówka, bardzo istotna. Pomimo tego, że w tej sytuacji zapewne będziesz chciała mu pomóc i na pewno masz dobre intencje, proszę cię, nie szukaj za niego rozwiązań i nie próbuj wychodzić z tego uzależnienia za niego. W tego typu okolicznościach łatwo jest zacząć szukać rozwiązań, zwłaszcza jeżeli jesteś życzliwą i dobrą kobietą, to zapewne do głowy ci przychodzi, aby proponować mu terapię, zróbmy to, zróbmy tamto, może poszukajmy tutaj jakiejś wiedzy, może poczytajmy o tym. Spokojnie, zatrzymaj się na moment. Wiem, że masz dobre intencje, ale w tej sytuacji twój partner może poczuć się przytłoczony. Dla niego to i tak było dużo, że powiedział ci o tym, więc postaraj się w miarę możliwości nie zarzucać go swoimi pomysłami, swoimi rozwiązaniami i tym bardziej nie próbuj wychodzić za niego z tego uzależnienia. Nie bierz na siebie odpowiedzialności za to, aby wychodzić z nim razem z tego problemu, dlatego że to jest jego rola, aby przedsięwziąć kroki, które pomogą mu wyjść z pornografii i przede wszystkim on musi tego chcieć głęboko w swoim sercu. To nie może być coś, co wychodzi z ciebie. To nie może być coś, do czego ty go przymusisz, to musi wyjść od niego. Tak bardzo, jak będziesz chciała mu pomóc, tak bardzo, jak będziesz chciała wyciągnąć go z tego, to pozostaje poza twoją ingerencją. Więc proszę cię, nie próbuj wychodzić za niego z tego uzależnienia, dlatego że to spowoduje z jednej strony, że ty będziesz rozczarowana, jeżeli się nie uda i częściowo obarczysz się tym problemem. Z drugiej strony twój mężczyzna będzie czuł presję, że ty na niego patrzysz, sprawdzasz, weryfikujesz, jak mu idzie
i może on czuć presję, że częściowo obarczył cię swoim problemem. Więc dziewczyny, wiem, że macie dobre chęci, ale warto się na tym etapie troszkę powstrzymać z proponowaniem rozwiązań. Wreszcie szósty krok, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć, postarajcie się maksymalnie wyedukować w tym temacie. Postarajcie się poszerzyć waszą świadomość właśnie w obszarze uzależnienia od pornografii. Po co? Jeżeli to jest mężczyzna, na którego patrzycie w perspektywie długoterminowej, jeżeli to jest facet, z którym łączycie wiele lat związku i chcesz z nim dalej być, to bardzo istotne jest to, abyś zrozumiała ten problem, abyś była w stanie odnieść się do tego, co on czuje, bo dzięki temu będziesz dla niego podświadomie mniej oceniająca i będziesz w stanie lepiej zrozumieć jego sytuację. Jeżeli to ty nakryłaś swojego faceta, kiedy ogląda pornografię, spróbuj zachęcić go do tego, abyście wspólnie zdobyli wiedzę na ten temat. Jak to zrobić? Choćby oglądając ten kanał, oglądając inne kanały w tej tematyce, czytając artykuły, czytając książki na ten temat. Nie ma ich jeszcze wielu, ale mogę wam polecić serdecznie książkę Your Brain on Porn doktora Garego Wilsona. Niestety jest ona w tym momencie tylko i wyłącznie w wersji angielskiej. Więc bardzo istotne jest to, abyście zaczęli edukować się w tej tematyce. Wreszcie siódmy krok, chyba najistotniejszy w obliczu tej trudnej sytuacji, porozmawiaj szczerze ze swoim partnerem. Spróbuj dowiedzieć się, co sprawia, że twój facet wraca do pornografii. Co sprawia, że kiedy czuje te wszystkie trudne emocje, sięga właśnie po pornografię. To, co jest szczególnie istotne, to jest to, abyś porozmawiała z nim szczerze o waszej relacji, o waszych wzajemnych oczekiwaniach wobec siebie, o tym, jak wygląda wasze życie łóżkowe, jak on je postrzega, czy jest coś, co ty możesz poprawić w tym kontekście, aby on czuł się bardziej usatysfakcjonowany, aby czuł się bardziej spełniony. Czy jest coś, co możecie zmienić? Czy są jakieś rzeczy, których on chciałby spróbować? Czy ma jakieś ukryte fantazje, których nie spełnia z tobą i szuka ich w pornografii? Nie mówię, że tak jest. Być może pornografia i jego uzależnienie nie ma z tym związku, ale jest niestety jakaś mała szansa na to, że twój facet jest niezaspokojony. Więc warto z nim o tym porozmawiać, dlatego że mężczyźni, pomimo tego, że są w związku z kobietą, którą dobrze znają, czasami nie poruszają takich tematów. Czasami wychodzą z założenia, że może lepiej nie pytać, nie chce jej urazić, ona i tak będzie na nie, ona i tak jest zamknięta na takie rzeczy i koniec końców ich życie seksualne wygląda przez lata cały czas tak samo. No i później po kilku latach seks robi się mało stymulujący, mało ciekawy, no i koniec końców wiele par rozstaje się. Więc postaraj się szczerze z nim porozmawiać. Wiem, że tego typu tematy często to jest inicjatywa faceta, powinny one wychodzić z inicjatywy mężczyzny, ale jeżeli znalazłaś się w tej sytuacji, zrób ten krok do przodu, porozmawiaj z nim na ten temat, bo kto wie, być może dowiesz się czegoś, czego nie byłaś świadoma i być może ta rozmowa pozwoli wam znaleźć jakiś wspólny punkt odniesienia i poprawi waszą relację, czego serdecznie wam życzę. Wreszcie ostatni, ósmy krok, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć, będzie częściowo pokrewny z tym pierwszym, natomiast jeszcze raz chcę to podkreślić. Dziewczyny, zróbcie wszystko, co możecie, aby uzależnienie od pornografii waszego mężczyzny nie wpływało negatywnie na wasze poczucie własnej wartości. W tego typu sytuacji łatwo jest siebie oceniać. Łatwo jest kwestionować swoją atrakcyjność, to, czy spełniasz swojego mężczyznę, ale tak jak powiedziałem we wstępie, jest szansa na to, że jego uzależnienie nie ma wcale wiele wspólnego z tobą, więc proszę cię, zrób wszystko, co w twojej mocy, aby nie oceniać się w tym momencie, aby nie kwestionować siebie i aby nie brać na siebie tego brzemienia i aby jego uzależnienie nie wpłynęło na twoje poczucie własnej wartości. Nie jest to łatwe, powiem szczerze, jest to bardzo wymagające, ale wierzę w ciebie, wierzę, że dasz sobie z tym radę i mam nadzieję, że te 8 kroków, że te 8 wskazówek, które ci przekazałem, będą dla ciebie użyteczne i że będziesz w stanie pomóc swojemu facetowi i uda wam się wspólnie wyjść z tej trudnej sytuacji.
Tego Wam serdecznie życzę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie, abym coś dodał, zostawcie komentarz pod filmem, napiszcie, co Wy na ten temat myślicie. A tak swoją drogą, jeżeli tego typu tematy Was interesują, rozważcie subskrypcję tego kanału. Na tym kanale nie mówimy tylko i wyłącznie o pornografii. Poruszam tutaj wiele innych tematów, takich jak rozwój, motywacja, praca nad dobrymi nawykami. Będą również odcinki na temat relacji damsko-męskich, więc jest duża szansa na to, że znajdziesz tutaj również coś dla siebie. A tymczasem, dziewczyny i panowie, jeżeli również tutaj ze mną byliście, życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.